Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu 9 kolejki Fortuna pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biało wygrało z Łódzkim Klubem Sportowym 2-1. Z nami jest trener zwycięskiej drużyny, pan Piotr Jawny. Trenerze, gratuluję i poproszę o podsumowanie meczu. Witam serdecznie. No przede wszystkim bardzo krótko, jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy z tak mocnym przeciwnikiem, z tak piłkarsko grającą drużyną na ich terenie, na tak wspaniałym stadionie, w takich wspaniałych okolicznościach. Poprzedni mecz z Koroną też nie graliśmy źle, też byliśmy gdzieś tam zespołem, który był blisko zwycięstwa. No niestety jakiś taki troszeczkę brak odpowiedzialności w tamtym spotkaniu, nam zabrakło braku odpowiedzialności, żeby ten korzystny wynik do końca dowieść. Natomiast no dzisiaj jest szacunek dla całej drużyny. Wiedzieliśmy, że musimy przetrwać początek, na pewno będzie trudny, że UKS gdzieś tam pójdzie mocno pressingiem wysokim, będzie starał się piłkarsko gdzieś tam nas rozrzucić do sytuacji bramkowej. No i tak padła też bramka, gdzie tam nie zdążyliśmy przesunąć. Fajna akcja zagrana z prawej do lewej strony, dośrodkowanie i bramka. No, szacunek dla naszej drużyny, że się szybko otrząsnęła po tym, że też chciała grać w piłkę, że też chciała tworzyć sytuację. Już przed bramką wyrównującą też Kamil miał tam, wydaje mi się, jedną lub dwie dość dogodne sytuacje do wyrównania. No i też dobrze się na pewno dla nas stało, że ta bramka padła przed przerwą. To zawsze łatwiej się schodzi na przerwę, jak jest wynik i też obraz troszeczkę jest tego meczu inny niż jak się schodzi z wynikiem remisowym, niż jak się przegrywa. Więc na pewno to było kluczowe dla nas. To była kluczowa sytuacja, że tą bramkę zdobyliśmy przed przerwą. No i też fajnie, że w drugiej połowie gdzieś tam nie cofnęliśmy się do tyłu, a dążyliśmy do strzelenia przede wszystkim bramki. I kilka groźnych sytuacji, wreszcie sytuacja Marka, który zakończył na 2-1 i też chcieliśmy gdzieś tam do końca grać też po trzecią bramkę troszeczkę iść, troszeczkę też na pewno nie odkrywać się, nauczeni doświadczeniem z poprzednich spotkań i no wiadomo, gdzieś tam te ostatnie już 10 minut, no to już były takie na, nie tyle na przetrwanie, ale wiadomo, że na utrzymanie tego korzystnego wyniku. Także jesteśmy szczęśliwi po poprzednim spotkaniu, że straciliśmy troszeczkę punkty w takich okolicznościach dla nas niesprzyjających. Dzisiaj sobie to odrobiliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem, z klasowym przeciwnikiem, który też ma wielu świetnych zawodników. Dziękujemy za to podsumowanie, czekamy na pytania. Panie trenerze, czy byliście gotowi na te prostopadłe piłki, takie za linię obrony doszło? Tak. No, pewnie to nie jest jakąś wielką tajemnicą dla przeciwników, że staramy się grać raczej wysoko, że to miejsce za plecami naszej obrony raczej jest. Ale też no, od pierwszego dnia treningów, jak tu 2 miesiące temu rozpoczęliśmy treningi, to też ćwiczymy po prostu, żeby się zabezpieczyć przed tym, czyli reakcję zawodników w linii obrony na dłuższe podanie, na zamiar dłuższego podania, czyli to ustawienie cały czas bokiem, już jak robi zamach zawodnik, że już jestem w pewnym w biegu i to wszystko jest ćwiczone. Wiemy, że te długie piłki mogą być, ale raczej sobie z nimi w większości wypadków radziliśmy. No właśnie też głównie przez to, że to jest na treningach od początku robione i no to jest bardzo ważny element naszej gry, jeżeli chce się grać wysoko. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Jest bardzo kurtuazyjny, chciałem powiedzieć, i miły, ale który z piłkarzy UKS-u dzisiaj według pana, jeżeli mogę poprosić o cenę tym piłkarzem, a drużyna w którym fragmencie spotkania? Ja też przez kurtuazję nie chcę, zresztą staram się nie unikać jakiejś oceny drużyny przeciwnej. Natomiast wiem, że oglądając poprzednie spotkania, wiem, że to są zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę, tak? Wiadomo, że samo gdzieś tam umiejętności techniczne to nie wszystko, bo są jeszcze różne inne elementy i też gra w defensywie. Szereg innych elementów, może być zawodnik świetny pod względem technicznym, ale to nic nie daje drużynie. Natomiast to, co powiedziałem, to po prostu wynikało z tego, że oglądaliśmy mecze UKS-u i jest to drużyna, która gdzieś jest, chce grać w piłkę, tak? Chce grać w piłkę i na pewno ma zawodników, którzy potrafią to robić, tak? Natomiast nie chcę za bardzo oceniać drużyny przeciwnej, bo też tak naprawdę my się nie koncentrujemy bardzo, może w 10% na przeciwników, 89% na sobie, ale myślę, że no były momenty takie, że UKS miał dzisiaj szansę, tak? I myśmy tą szansę wykorzystali głównie przez to, że zdobyliśmy bramkę przed przerwą.
Spodziewaliśmy się troszeczkę może większego naporu Ełkoisu w drugiej połowie. To nas troszeczkę zaskoczyło, że mimo wszystko my mieliśmy chyba większą inicjatywę, oprócz gdzieś tam końcówki tego spotkania w drugiej połowie. Nie wiem, czy to wynika z przygotowania, czy z sił, ale tak jak mówię, absolutnie nie chcę. Ciężko na pewno oceniać, jak nie jest się w środku zespołu, ciężko oceniać, co jest przyczyną takiej czy innej gry. Panie trenerze, chociaż straciliście bramkę chwilę po tym, jak Murlo szedł z boiska, widać było, że drużyna jakby podwójnie wtedy wrzuciła kolejny bieg i zaatakowała. To był taki plan na to spotkanie, żeby wykluczyć to Pirlo i atakować? My generalnie w każdym meczu niewiele zmieniamy w tym, w jaki sposób chcemy grać. To są jakieś niuanse może, w jaki sposób gra drużyna przeciwna, czy gra przechodzi na trzech w rozegraniu, czy na dwóch zawodników, czy gra dłuższe piłki, czy raczej się chce grać po ziemi, przez środek, więc raczej chcemy grać to swoją piłkę, czyli dość wysoko, tam na ile mamy w danym momencie meczu sił, raczej jak najbardziej wysoko atakować przeciwnika i też grać w piłkę. Wiadomo, żeby grać w piłkę, to też zawodnicy muszą mieć umiejętności. Czasami są większe, mniejsze i to już na to gdzieś tam jest może troszeczkę mniejszy wpływ. Ale tak jak mówię, generalnie chodzi o to, że chcemy grać swoją piłkę w 89%, jakieś tam 10% to jest to, co przeciwnik gra, jakaś taka charakterystyka grania przeciwnika i przede wszystkim chcemy od początku grać raczej w piłkę, bo tak jak pan zauważył, jeżeli od początku się bronisz, a później stracisz bramkę, no to już może, to musisz wszystko zmieniać. Ale jeżeli od początku chcesz grać w piłkę, nawet jak tą bramkę stracisz, to dalej grasz swoje, dalej szukasz tylko okazji do strzelenia przez siebie gola. Dzień dobry panie trenerze, Oskar Bujajny, UKS Fans.pl. Było pytanie tutaj na temat tych długich, prostopadłych piłek zza linii pańskich obrońców. Natomiast odwrócę to lekko, bo podobną taktykę wydaje się oczywiście, przynajmniej na pewno w pierwszej połowie było kilka takich sytuacji Kamila Bilińskiego właśnie po tych prostopadłych podaniach, tych za linię, też wysoko ustawioną linię defensywną UKS-u, więc w tych 10% przygotowania, o których pan mówił, widać, że to lekcja została. Jakaś tak. No wiadomo, jak są zespoły, które grają bardzo nisko, no to już ciężko gdzieś tam za tą linię obrony już tą piłkę posłać. No ŁKS raczej jest zespołem, który chce dominować, grać w piłkę, więc gdzieś tam jest dość wysoko ustawiony w momencie straty piłki. I tak, rzeczywiście, no, chcieliśmy w momencie przechwycenia piłki, to chcieliśmy w pierwszej kolejności szukać podania do przodu, w drugiej kolejności, jeżeli nie można zagrać do przodu, to otworzyć się, zrobić duże pole i budować akcję od tyłu. No ale tak jak pan zauważył, jeżeli jest miejsce, to te prostopadłe piłki to jest najkrótsza droga do bramki przeciwnika, najprostsza i najkrótsza droga, więc też to absolutnie musi być w arsenale gdzieś tam grania, myślę, że każdej drużyny. Czy mamy jeszcze pytania? Jeżeli nie mamy, kończymy pierwszą część konferencji prasowej. Naszym gościem był Piotr Jawny, trener drużyny Podbeskidzia. Jest z nami Kibu Wikunia, trener drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. Zaczynamy zatem drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS Podbeskidzie. Panie trenerze, poproszę o podsumowanie spotkania. No, każdy widział mecz. Nie? Moim zdaniem graliśmy dobra pierwsza połowa. Graliśmy dobrze, strzeliliśmy bardzo ładna bramka. I niestety traciliśmy bramkę przed przerwą. Na jedna sytuacja nie możemy pozwalać robić taki kontratak na przeciwnika prawie przed przerwą. Nie? Druga połowa, musieliśmy robić zmianę przerwą. Teraz po kontuzji Max Roslandowicz i wtedy próbowaliśmy grać, ale było, nie było tak jak pierwsza połowa. Moim zdaniem taki test bramka, druga bramka, nie możemy dać szansę do przeciwnika, do strzelić taka bramka i niestety zegraliśmy mecz. Dziękuję za tą wypowiedź, zapewne jest sporo pytań, oddaję głos. Dzień dobry panie trenerze, Oskar Kupajny, ŁKS Fans.pl. Zacznę może od pytania o sytuację zdrowotną zawodników, którzy zeszli z boiska w trakcie meczu. Pirulo ma kontuzję, nie mógł, chyba zmiana była, grał 20 minut, 15 minut, nie, próbował, ale Witka ma kontuzję i teraz zobaczymy, nie? Potrzebuje badanie. Max Roslandowicz to samo, ale w kolano. Grał ostatni 5 minut pierwsza połowa z kontuzją i też Maciej Wolski, no? Maciej Wolski miał problem z Achilles i dlatego zmieniliśmy go. Panie
trenerze, z tych zawodników kontuzjowanych już niedługo będzie można wystawić osobny skład, teoretycznie. Zatem, czy nie ma jakiegoś problemu z tym przygotowaniem? Czy, no, mówił pan oczywiście, że były, że to dużo urazów mechanicznych, no, ale jednak skądś się to musi brać? Ja nigdy nie miałem taka sytuacja jak teraz. Analizujemy to. Dla mnie, ja nie myślę w przypadku, nie? Coś musimy poprawić, jest jasne. Dlatego, że, no jak pan mówi, nie? Są urazy mechaniczne, ale na przykład Pirulo miał kontuzja mięśniowa, nie? I wtedy, no i mamy problem, mamy dużo piłkarzy kontuzjowanych, nie? Na przykład dzisiaj skończył mecz Oskar Koprowski jak prawa obrona, jest lewy nożny, chyba nigdy nie grał tam, nie? Ale taka sytuacja mamy, no, taka sytuacja mamy i musimy walczyć, musimy trenować i analizować i robić rzeczy to lepiej, nie? Powiedział pan o dobrej pierwszej połowie, już z tą drugą wiadomo, jak to wyglądało, ale różniły się te połówki tym, jak wy weszliście w mecz, bo w pierwszej połowie, przynajmniej w mojej ocenie, nie było to takie dobre wejście w mecz, to chwilę musieliście się dogrzać i faktycznie potem padła ta bramka i to wyglądało dobrze do straconej bramki w końcówce. A za to w drugą połowę już weszliście, no wyglądało to tak optymistycznie, no a później się to posypało, więc czy... Zgadza się pan z tą tezą, czy...? No, moje zdanie pierwsza połowa była dobra. My na początku był wyrównany mecz, nie? Ale byliśmy dobrze, solidne, wygraliśmy pojedynków w obronie, dlatego to było bardzo ważne dla nas. I po bramce, zgadzam się, to było fajne, nawet mieliśmy taka sytuacja, to było blisko 2-0 niż 1-1, nie? Ale niestety traciliśmy przed przerwą. Druga połowa zaczynaliśmy tak, była taka równowaga, nie? Ale niestety jest trudno komponować drużyna, kiedy cały czas musisz robić zmiana po kontuzji. I niestety jest 9 mecz i 5 meczów musieliśmy robić zmiana pierwsza połowa. Zapytam się jeszcze o końcówkę meczu. Tam już troszeczkę głowy niektórych zawodników nie wytrzymywały napięcia, bo tam dużo raz, że nerwowości w grze, a także w zachowaniach. Tam było kilka takich starć z rywalami, trochę dyskusji. Frustracja trochę, nie? Brakowało trochę wiara. Moje zdanie mówiłem z Sandy. Trochę brakowało wiara ostatni po druga bramka przeciwnika, nie? Brakowało wiara i mieliśmy jakoś, no, dlatego mówiliśmy o kontuzji, ale był Antonio na boisku, był Ricardinho, był Mikel Rigard, Tromka. Nawet Kelly Grija, Chili, no brakowało coś, nie? Miał Ricardinho jedna sytuacja, jeden saut, ale brakowało bardziej wiara. Jest pan rozczarowany właśnie, że drużyna nie ruszyła do przodu po tej stracie drugiej bramki, to było 20 minut ponad, a... No, zrywu takiego. No, brakowało wiara, nie? Jak mówię, nie? Brakowało trochę wiara, jeszcze 20 minut do końca. Chcieliśmy dać Grija i Kelly na boku i mieć taki trzy dobre techniczne piłkarze środku jak Antonio, Mikel Rigar i Tronka, jak Ricardinho, ale dopiero na przykład Antonio i Ricardinho wrócą po kontuzji, nie? I potrzebują czas. Chyba Ricardinho chyba nawet za dużo grał, nie? Nawet było bardziej na 45 minut i taka była sytuacja, mu grać więcej, dlatego potrzebowaliśmy go. Jeszcze pytanie, UKS gra w kratkę, tak nie może załapać serii nawet dwóch, trzech wygranych. To z czego to wynika i na co tą drużynę można tak naprawdę liczyć w tym sezonie? No, wynika o... Nie mamy regularność, też na przykład po Beskidzie, gdzie jest drużyna, to
cały czas gra ta sama drużyna, nie? Na przykład Pinto grają w tył, czy stoperów i prawe wahadło, lewo wahadło są ten same, nie? Taki młody, on nie grał Frelek, ale grał Wieloński i gra Skalet. I na przykład w przodu Biliński zawsze gra i potem jest albo Merevasvili, albo Goku, albo Janota, no? Mają Polaczek na bramkę. I my niestety nie możemy tak zrobić, nie? Potrzebujemy regularność, potrzebujemy taki regularność, jedny skład. Na przykład gramy przeciwko Mieśnegnicza, jest dobry mecz na wjeździe, dobry wynik i możemy robić cztery zmiany. Na siłę możemy powiedzieć, nie? Dlatego, że nie mamy piłkarzy, to piłkarze to grali, niestety są kontuzjowane, nawet pięć, nie? Dlatego było, przepraszam, Mieszko Lorenz, Bartosz Seliga, Kuba Tosik, Javi Moreno i Stipe Juric, no? Stipe Juric grał druga połowa. Ale chodzi o... Trudno robić serię, czy nie masz takiej regularności, jeśli chodzi o dać same skład, albo na przykład ta sama linia obrona, pomocników, ale taka sytuacja mamy i nie możemy zmienić. Panie trenerze, po koronie mówił pan, że jest pan przekonany, że awansujecie. Podtrzymuje pan te słowa? Tak. Dlaczego zmienicie? Nie, no bo pan tak zdecydowanie powiedział. No i tak. To dobrze. Czyli panu jest wiara? Tak, oczywiście. A w zawodnika? Też. Nie mam wątpliwości. Też. Ja mam zaufanie z nasza drużyna i przede wszystkim, kiedy się gramy mecz. Ja widzę to chłopaki dają wszystko na każdy trening, na każdy mecz. Dzisiaj jesteśmy załamani, dlatego bo taki, nie wiem, taki sytuacja to czujesz, to wszystko jest na przeciwko, nie? Nawet wczoraj, no ja przed konferencją prasową, ja miałem jedna drużyna w głowie i nie mogliśmy tak grać, dlatego ostatni trening nie jest na 100%, ja nie chcę ryzykować nigdy zdrowia piłkarzy, dlatego gra 15 minut i potem chyba nie gra 2 miesiące i niestety taka jest nasza sytuacja, nie? Ale z wiarą, dopiero jest 9. kolejka, ja mam zaufanie cała drużyna i będziemy grać dobrze i będą dobre wyniki. Ale tracicie punkty u siebie. Żaden atut. Tak, traciliśmy bardziej niestety tracimy u siebie i na wjeździe. Mamy lepszy wynik. No, mam nadzieję, czy następny mecz będzie lepiej. Panie trenerze, czy pan wie, ilu z tych kontuzjowanych ludzi jakby będzie na tyle gotowy do gry, że pan będzie mógł zestawić? Na następny mecz? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, czy... Pan jeszcze ma po drodze Krakowie, chciałem przypomnieć, tak? Tak, oczywiście. Mamy Puchar Polski, będziemy i chcemy wygrać ten mecz, nie? Chcemy wygrać ten mecz, dlatego, że Puchar Polski jest bardzo ważny turniej dla nas, no. Teraz, która godzina jest? 20 po... Nie wiem, ile piłkarze, jakie piłkarze będą na nasza dyspozycja do następnego meczu, dlatego, że są dużo piłkarzy, to nie wiemy, czy będą poniedziałek na trening, dlatego każda sytuacja zmienia, nie? Jeśli chodzi o zdrowotność, mam nadzieję, czy dwa, trzy piłkarze będą, ale teraz nie wiem. Czy piłkarze, którzy wypadli w tym tygodniu, tak, czyli Javi, między innymi, nie wiem, Mieszko, Lorenz i ta piłka, którą pan powiedział, czy oni są poważnie kontuzjowani, czy... Nie jest na przykład kontuzja, jak ma Nacho, albo jak miał Kamil Dankowski, albo Samu Corral, to są kontuzje na 6-7 miesięcy, nie? Nie mogę powiedzieć ile, nie? Ale chodzi o 2-3 tygodni. Nawet tydzień, półtora tygodni, nie? Tak jest. Nie jestem lekarz, ale tak wygląda. Inaczej wypada na pół roku. Nie, ja nie tak mówiłem.
ja mówiłem, to jest inna kontuzja. I nie jest taka krótka, dlatego już półtora miesiąca jest kontuzjowany. I jest, zaczyna biegać, ale je powoli, no. Padła tutaj ta kwestia meczu w środku tygodnia z Krakowem w Pucharze Polski, w niedzielę gracie z Sentencją. A chyba w tym wszystkim to ratuje trochę fakt, że te wszystkie mecze są domowe, ale czy, bo przynajmniej trochę więcej czasu macie na regenerację, ale czy tak to na przykład meczu z Krakowiem albo z Sentencją zobaczymy jakichś zawodników z rezerw, którzy trenują z waszą drużyną jeszcze mniej szans zadebiutować, skoro są takie problemy w składzie? Może być, no jeszcze możemy grać, musimy grać dwóch młodych sobie piłkarzy, nie? Na puchar polski. Zobaczymy, dlatego nie chcę mówić nic teraz, dlatego jak mówiłem, nie wiem dokładnie, jaki skład będziemy mieć. Są pozycje, to nie mamy piłkarzy. No na przykład na prawa mamy kontuzjowany Kamil Dankowski, Bartek Seliga, Mateusz Bąkowicz. I nawet nie jest jego pozycja, ale Maciej Wolski, zobaczymy, czy będzie zdrowy na czwartek. Bo tak, na prawe stoper są Inacho, Monsalve i Maciej Dąbrowski i Mies Colores. No? Panie trenerze, ja mam takie pytanie. Jak to jest, że Sobociński bez Marciniaka gra bardzo dobrze i Marciniak bez Sobocińskiego gra bardzo dobrze, a grają we dwóch, to w dwóch meczach 5 bramek zawalili? Ale nie wiem, czy pan słuchał. Teraz mówiłem, mamy trzy środkowe obrońcy prawie nożne kontuzjowane. Nie, tylko mówię, że jak na przykład grał teraz z Miedzią Marciniak, grał z Lorencem, grał super. Sobociński grał z Dąbrowskim, świetnie grał. Grają we dwóch, 5 bramek. Ale pan rozumie, ty nie mamy środkowych obrońców? No ja to rozumiem. Prawie i grają. Grali dwa piłkarze lewe nożne. Pan rozumie to, czy nie? No to ja to mówiłem przed Poresowi, to pan mówił, że pan nie zgadza ze mną. Ale panowie, nie mamy środkowych obrońców. Nie wiem, czy pan rozumie. Mamy dwóch. Grają dwóch, dlatego mamy dwóch. Kolega nie ma pretensji, że pan ich wystawił, tylko pyta, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego oni ze sobą nie potrafią grać? Dlatego, kurde, to czasami jest taki... Piłka nożna są inne rzeczy. Masz Sebaga Liczewna, masz Sebaga, ja wiem po hiszpańsku, tłumaczyć po polsku, pozycjonalna. Masz Sebaga jakościowa, kiedy jesteś lepszy niż przeciwnika. I masz, czasami są sytuacje, to masz Sebaga socjoafektywna. Są piłkarze, to są dobre piłkarze i mają i kiedy oni grają razem, jest taki, mówimy, kurda, on wie, co on będzie robił. I są inne piłkarze, to brakuje czasami, nie? Ale Lorenz nie było dzisiaj. Nie było dzisiaj. I czasami tak jest. Ja mogę grać z Bartek i mamy dobra socjoafektywna jakości Sebaga, musimy powiedzieć. Ale gra z panem i gramy razem i chyba pan jest lepszy niż ja i gra z Bartek i nie idzie. Czasami tak jest. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć konferencję, bo przypominam, że o godzinie 16 przy ulicy Minerskiej mecz drugiej drużyny z Bronią Radom, a ja zapraszam już teraz na konferencję prasową przed pucharowym meczem z Krakowiem. Dziękujemy za przybycie. Do zobaczenia.